Hej, hej, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Fallout Shelter. Mamy akurat koniec 7 dni, więc dostajemy jedną skrzyneczkę za darmo. Okej, zobaczmy, co się dzieje. Tak na razie to wszystko widzę. Prąd się w miarę zarabia. Wszyscy podnieśli swoje umiejętności. Dobrze, o, mamy jakiegoś małego dzieciaczka. Bardzo dobrze. Tutaj wszyscy siłę podtrenowali. I następny bobas. Mamy 80. Coś mogę zupgrade'ować, czy już wszystko jest na maksa? Fully upgrade. Fully upgraded. Tutaj pewnie też będzie fully upgraded. No kurde, potrzebujemy nowego miejsca. Ile takie barak 80 current, to po 40 może przyjąć. Czyli jakbym to postawił do 100, to bym dał radę 20 w pełni ten. Tak, dałoby radę. No to zróbmy na razie do tych 100. Ale coś tu mamy nowego, odblokowane. A, water purification już. Bardzo ładnie. Dobra, i przy setce będziemy mieli Coca-Cola Bottler. Dobra, to sobie pobudujemy teraz Living Quartersy, bo bez tego nie da rady. Na razie tylko jeden, żeby prądu za dużo nie żarło. Chociaż prądu widzę zapasy, w razie czego będą. Można by zupgrade'ować, ale 6000. Ojojoj, ja mam tylko 800. Nie ma tak dobrze. Dobra, tych na razie chyba nie wzywam. Ty co ty jesteś, chłopczyku? Charyzma. Tu już się nie zmieścisz. Ale zmieścisz się tutaj na agility. Dobra. Czy to są po... Chociaż są już wyleczeni, bo zaraz jak uruchomię radę, to deflały mi wpadną na pewno. Zobaczmy jeszcze na coffee breaku, kto jest, dwóch nowych. Trzech. Dziewczyna z siłą. Ale będzie robiła agility tutaj. No, słyszę gdzieś naszego tajemniczego gościa, ale znaleźć go w tych ilościach budynków jest, Ach, udało się. Ledwo, ledwo. Czasem w ogóle nie mogę dążyć. Dobra, teraz jeszcze tu levelem. Trochę To nie tak, Troszeczkę ciszej zrobię muzykę i dźwięk, bo sam siebie nie słyszę nawet, co mówię. Dobra. Dobra, prądu trochę dołożymy do tego, do tej imprezy. Gdzie my tu mamy jeszcze kogo? A, jeden na coffee breaku sobie bryka. Kurde, no silny chłop jest, nie? Raz, dwa, trzy. Jeszcze da radę. Dobra, może od razu ciuszek mleki rzucimy, jak będzie. Akurat nie ma. Chociaż tu ma siłę. O, niech ma taki śmieszny. Dobra. Trzeba trochę kasy nazbierać. Zobaczyć, co ci nasi wysłannicy w końcu znaleźli. Mamy na miejscu. A druga para jeszcze idzie na 38 minut. A to tych weźmiemy z butelki w razie czego. Trochę się wyprztykają z tej kasy, no ale
upgrade do Overseera się opłaca, bo mamy dwie drużyny teraz mogę wysyłać na raz. On nie jest jakiś wielki, więc zawsze coś tam będzie. I kapsle, dobra, kapsle są teraz bardzo pożądane. To co zarobane? Karaluszki mogą być. To takie nawet nie jednostrzałowe. Ciekawe karaluszki. Ale kasy sporo dają. To mi pasuje, bardzo mi pasuje. I powoli jedziemy w dół. Kolejne robale. Tak jest. Jakieś wyższe poziomowe robalki. Ciuszek, ale takich to my mamy. O, blueprint zawsze chętnie. Co tutaj nam wyskoczy? Robale? Robale, o, jeden był zielony. Zielonym robale sobie. Jak widzicie, nie ma różnicy. Obrywa tak samo, nawet u jednego udało się katrupić. Dobra. I po robalach. Co on dał? O, nika kolę, jedną bardzo ładnie. No to lecimy jeszcze w dół. I wskakujemy tu. O, gulki. Gule, gule. Jaki twardy gól. Dwóch do niego waliło i wytrzymał. No, tego już nie wytrzymał. O, dwa steampaki też nieźle. Mamy Freddy'ego. Nie, czy Jasona. Tylko jednego gościa mieliśmy uratować? No bez jaj. Przesada, nie? Jeden sobie jakiś Jason biega. No trudno, ale idziemy dalej. Nie odpuścimy tych dwóch poziomów. Może to być ciekawie. Robane? Tak jest. Są twarde robale, jak 30 level tak obrywa. Proszę, proszę, kto by pomyślał. O, jest mikroskop, fajna zabawka, przyda się. O, mamy. Mamy tutaj normalnie rajderki. No takich lepszych. Nie byle kogo. Bum. Pięknie poszło tym razem. Goście byli ciutko lepsi niż normalnie. Steampaków mamy trochę. Niepotrzebnie wziąłem steampaka zamiast podnieść level. Co ja robię? Co ja robię? A, to będą. Tak, dwójka riderów. Bum. Ekstra. I padło się chłopakowi. No, znowu. I... O, ładne nagrody. I kasy. Kasy ile mam? 800. No już coraz lepiej. Jakby tak do tysiaka dobiło, to było super.
Kolejni rajdaci. O, szybko biegało. No, z laserem nawet. To już nie byle jaki rajdaci. No, dobra. Mamy kolejny blueprint. I kolejny trochę kasy. Myślę, że więcej sypną. Steampack, fajna rzecz, ale my tutaj kasę chcemy. No, dwa gulki. To też musiałem. Bo po prostu było groźnie. Dobra, padły. Chciałem tylko zobaczyć, czy czegoś tam więcej nie ma. Nic nie zostawiły, nie? Nie. No to wracamy. No i Joshua do nas też przyjdzie, czyli ten Jason. Joshua Jason. Za 2 godziny. No zobaczymy, na razie niech sobie tu ptają. Z ciekawości chciałbym zobaczyć, co jest tu w tym pudełku. Koniecznie otworzymy, bo tam półka kole fantomy. No ale że Steampack lipa. Ojejku, to już w ogóle przesada. 100 kapsli. No, ciekawe co. No dobra. Jakiś tam weaponik ładny. Ale to tak średnio bym powiedział. Zobaczymy tą broń, jak będzie wśród innych się prezentować. No, całkiem nieźle. Może tu damy? No to też mają. Kurde, jakie sprzęty. To może tutaj komuś damy. O, nasz baseballista. Będzie sobie z Victor Rifle tłuk. Jeżeli my devklawy tu się pojawią. No tak, dla rozmaicenia ściągamy gościa. Czy tam babkę, tym razem Marilyn Stewart, więc to będzie zdecydowanie kobitka. I zastanawiam się, kiedy pojawią się devklawy. Dobra, zabieramy do środka. Teraz pewnie będzie atak devklawów. O, nie ma? Ciekawe. Nie. No, jednak, mówiłem. Zobaczymy, bo pani też damy jakąś broń dla bajeru, żeby tak nie ginęła od razu. Nie daj, bo jakiś mały devklawek przebiegnie się dalej, to będzie problem. Nikogo nie ukatrupiły, cholewka. Dobra, przynajmniej jeden, drugi. To mi pasuje. No to powinny go ustrzelić tu. Jakim cudem one są, napromieniowani? Który tu z nich jeszcze? O, wypadł te w klawach. Co chodzi z tym napomnieniem? Dobra. Mamy levele, mamy wodę, wszystko mamy. Gdzie panią damy? Endurance ma najlepsze. Agility.
percepcję, nie wiem, czy ktoś siedzi. Nie, ale agility możemy dać, nie? Jakie ma? O, zawsze się przyda. Okej. Dobra, to bierzemy tą drugą grupkę. Sprawdzamy dokąd... Moment, sprawdzamy dokąd ona doszła. Poświęcimy jedną butelkę. I zobaczymy. Spory budynek. Zobaczymy, jak sobie dziewczyny poradzą. I co my to znaleźliśmy? Nic. Tylko jakąś słabą, a może nie słabą, ale jakiś ciuszak. Dobra. I już robale na pewno. Uuu, skorpiony, to będzie groźnie. Ilk jest, to przesada. Halo, halo, to przesada. Nawet z dietury tego nie rozwalam. Jeszcze jeden został. Ta ładnie obrywa. To było grubo. Biterka plewa strzeliła. To poczekamy, aż się zrobi poważniejsza sytuacja, czy z jej zdrowiem. I podniesiemy ten level. Oj, blueprint. Kurde, nieźle tego. Idziemy w dół na razie. W dół, w dół, w dół. Deathclawy! Oh fuck! No tego nie przewidziałem, przyznaję się szczerze, bez bicia. Kompletnie. Oh shit, aż 4. Trzy. Nie tego chciałem strzelić, tylko do niego, dobra. Ta sobie poradzi. Ładnie, ładnie, ładnie. No, ale to już była taka, to od razu level. Taka walka, że mi się już podobało. Już trzeba było patrzeć, co się dzieje, nie? To już ma 47, wow. Nieźle. Kurde, znowu do szklamy. Co to jest? Jasny gwint, no. O i tak. Bum. Jedna strzała, to lubię. Pięknie. Niedługo level, może jej się uda przeżyć. Dobra. Jest szansa, że nie trzeba będzie użyć steampacków. Zobaczcie, ile sprzętu znaleźliśmy. Nie jest może jakiś szczególnie wielki i ważny, ale jest. A to co nam wyskoczy, rad skorpiony? Nic. No, bardzo dobrze. Nic też mi odpowiada. Wracamy na górę. No ale co na dole z tymi devklamami, to hu hu. Wow! Same devklamy wszędzie. What the fuck? Kurde, źle. Za słabo.
Muszę leczyć, bo nie ma wyjścia. Tam też, bo to jednostrzałowe wyglądają. Dobra, ten pad. Ten jeszcze żyje? Nie. A, dobra. No to jakoś sobie poradzimy. No ten wielki defla mnie rozwalił. Dobrze, trochę z tym paków dali. Na razie nie potrzeba. Tej potrzeba. Bitter Cup jeszcze też przeżyje. Dobra, idziemy. Ale akcja niezła. Defkla za defklałem. Tu nie ma nic. Dobra, wchodzimy. Tu pewnie będą defklały. To robala jakieś. Molrat. No dobra. Dobra, zostały się tylko dwa. Na szczęście są jednostrzałowe, mówiąc brzydko. Jeszcze rady. Ej, dobra, może być. Ciekawe, co my znajdziemy tam na górze. Cały czas quest nie jest skończony. Myślę, że jak zabijemy tego defklawa, to już będzie po zabawie. A widzę, że nie. O, coś tu jest. Ale co tu jest? A, oficjalna dokumentacja Volteka. No dobra. No i mają geka w Volcie 525. Uuu. Mają wejście schowane w Red Rocket. Station chyba, jeśli dobrze pamiętam. Okej, okay. Wow, no dobra, zabawki fajne teraz. Ale nadal nie przebiją, zobaczcie, 16, 15, 19, nadal nie przebijają. Coś szukamy dalej jeszcze, zostały ze 2-3 pomieszczenia. Na szczęście tu defklamów nie ma. Trochę kapsli tylko. Wentylator i... I nic. I tu... A nie, robale są pewnie. Tak jest. No dobra, jednostrzałowe są. To tak, takie to mogą być. To możemy też level. Okej. Okay. Uff. No dobra, niby niewielki budynek, ale to... Szef defklawów był mocny. Wiemy przynajmniej, gdzie jest ta... ten volt, gdzie jest wejście do volta. Zobaczymy, co nam to da. No i ci będą wracać w 13 godzin, także... Niech wracają. A tych ściągnę i wyślę od razu na następne. Mają tu takie fajne rzeczy, chcę zobaczyć te blueprinty. Naughty Nightwheel, niezłe. Swimsuit to takie sobie, ale do fabryki broni się nada. Railway Rifle to też się zawsze nada. Okej, okay. Nie było tak źle. Tak popatrzmy, jak to wygląda. No, na razie dajemy radę, nie? Dobra, tego trzeba podleczyć, tego na pewno. I tego mistrza też. I kto tu jest? Job, coffee break it, awaiting. A, endurance, special coś tam. Dobra, gdzie my cię damy?
Endurance, może gdzieś tu do jakiejś fabryki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, dałby radę, nie? Tym bardziej, że na razie nic tu nie robią. Trzeba im tu rzucić coś do roboty. No tak, tylko znowu brakuje surowców. Night Armor też teoretycznie może być, nie? Ale zjada te cenniejsze surowce. To by było niezłe. Ale wtedy cała reszta wymięknie. Tego i tego nie ma kasiorza, czy nie ma sprzętu. Ja tu niczego nie widzę ciekawego. Poradzą. Dobra, spluwki jakieś możecie robić. Rifle, dobra. Okej, co my tu można z nimi jeszcze zrobić sensownego? Dać im coś do roboty. Ale oni zżerają za dobre rzeczy do średniej jakości sprzętu. To jest właśnie ten minus. Że kurde, no 13, 16, no to nie, no szkoda mi tych globusków. To wszędzie te globusy są, nie? Dobra, nie będę się tam bawił. Wezmę zwykłe 6, 6, 1. Tak trochę naciągam to. A zwykłe. No ciekawe, nie? Co by to teraz zwykłego obrzyna jest 6 tych. A może to mamy 15 tego. To zróbmy. Tego jest pełno. Dobra, wszyscy są szczęśliwi. Ten idzie sobie tutaj. Zobaczymy naszych asiorów. Michael i Kyle Page, tak? A jeszcze Raymond Sutton. Zapomniałbym o mistrzu. No to co, pchamy się na jakiś quest. Dwudziesty trzeci level, 20 level. Tutaj nie pamiętam jaki był. Tutaj 10 level. No dobra, zobaczmy tu. Niech mają chłopiny szansę zabłysnąć. Jest na 12. Dobra, niech idą. Normalnie. Tam ci tak będą szli iść, długo będą musieli za nami wrócącą tego questu. Więc okej. I tak odpalę to dopiero jutro, więc spokojnie, nie ma problemu. Niech sobie idą, o kasy już nazbieraliśmy 3000, więc też nie jestem tragicznie. To może coś im damy do robienia, chociaż na razie nie ma potrzeby niczego.
Okej, okay, niech sobie tam pójdą. Jakąś minimalną duperelkę byśmy mogli dostrzelić jednak. Zwykłe. Kurde, wszystko też pulki zużywane. Ja wiem, że to ciuchy są. Ale to mnie drażni, bo też puleczki mi są potrzebne. Oprócz combat armor, może combat armor sobie strzelę. O. O, tutaj sobie walniemy. Dobra, niech robią. Mają przynajmniej zajęcie. No i dobra. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na następny. Hej, trzymajcie się.